będzie to mini projekt, czyli wzmacniacz, przedwzmacniacz do mikrofonu. O, do tego mikrofonu. Jest do tego obudowa. O, tego typu. Tu wchodzi mikrofon, słuchajcie. Tu jest płyteczka, czyli mikrofon będzie miał wyjście liniowe. Specjalnie do tego celu, żeby móc nagrywać, podłączyć do komputera. Będzie zasilone lejonkiem. Tutaj mamy części 4558 opam podwójny. Mamy płyteczkę, działamy.
No i w końcu, słuchajcie, jest mikrofon. Jest podłączony, jest, działa, a teraz jeszcze przypomnimy, jak to było na tamtym mikrofonie. Tylko musimy przełączyć. Okej, okay. Teraz jest na tamtym, tak? Nie. No tak, jest na tamtym. A teraz przełączymy zaraz 1, 2, 3, 4. To jest stary mikrofon. No i przełączmy teraz na nowy mikrofon. Okej, okay. Się przełączyło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4. Test. Tak wyszło, słuchajcie. O, będzie statywik do tego. Będzie statyw do tego, słuchajcie, tak to wyszło. Tu mamy który nie lająka, który jest tutaj schowany. Wejście z boku na cincz. Na kabel. Na cincza. Przeróbka mikrofonu jakiegoś takiego. No name'a. Nie no name'a, wkładka jest dobra. Tylko tylko ten nie jest dobry, nie. Poczekajcie, bo wyłączyłem. Już jestem. O, już jestem. Jak wyłączę, to. Jak przełączę, jak wyłączę go, to jest taki czas, jak dłużej postoi, po prostu nie wiem, on wypala się po prostu po cichu. Ma ograniczony czas, znaczy gdzieś około, jak długo stoi wyłączony, te kondensatory są wszystkie rozładowane, to tak trzeba gdzieś około 3 sekund, zanim on się uruchomi, nie? No ale za to bezszelestnie się uruchamiał. Po dłuższym czasie oczywiście. Dobra, dzięki, pozdrawiam. Łapki w górę, stawiajcie.